Dzień dobry. Panuje takie powszechne przekonanie, że chleb pszenny jasny jest niezdrowy, natomiast chleb ciemny, żytni jest zdrowy. Wyjaśniam na początku, że to zabarwienie nie zależy od tego, czy jest to mąka pszenna czy żytnia, ale w jaki sposób jest oczyszczona. Można wybrać na przykład mąkę pszenną typ Graham 1850 czy 2000 i mąkę żytnią wysoko oczyszczoną na przykład typ 500 i wtedy okaże się, że chleb na przykład żytni będzie jasny, a chleb pszenny będzie ciemny. Dodać tutaj trzeba również to, że na przykład karmel, czyli sacharoza, która została poddana działaniu wysokiej temperatury, uległa procesom dehydratacji oraz izomeryzacji, jest oczywiście używany do zabarwienia chleba na brązowo i jak najbardziej jest to niezdrowe. Żeby zatem porównać, czy chleb taki żytni jest lepszy czy pszenny, należałoby wziąć dwa bochenki wyprodukowane z mąki o takim samym stopniu oczyszczenia. Jeden z mąki żytniej, drugi z mąki pszennej. I wtedy od razu widzimy, że chleb pszenny zawiera więcej białka. Około 11-12 gramów na 100 gramów, a chleb żytni zawiera około 30% mniej białka, ale może mieć więcej niektórych egzogennych aminokwasów, takich jak na przykład lizyna. Chleb żytni może zawierać więcej niektórych składników mineralnych, takich jak na przykład cynk, mangan, miedź, żelazo, ale także na przykład witamin. Na przykład witaminy B2, czyli riboflawiny, czy na przykład B6, czyli pirydoksyny. Może mieć za to mniej magnezu, na pewno ma mniej kwasu foliowego i witaminy PP, czyli niacyny. I często ma mniej na przykład witaminy B1, czyli tiaminy. Dlatego dietetycy zalecają, żeby spożywać chleb z różnych rodzajów mąki, aby to wszystko się ładnie uzupełniało. Oba typy chlebów są dla nas źródłem cennego selenu. Dlatego osoby, które nie chorują na celiakię bądź nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, a rezygnują świadomie ze spożywania pszenicy bądź żyta, pozbawiają się właśnie tego dobrego źródła selenu. Faktycznie najczęściej jest tak, że ten chleb biały, jasny, pszenny to jest właśnie ten oczyszczony, czyli pozbawiony większości składników mineralnych i witamin, natomiast ten ciemny w sklepach, no to właśnie jest żytni, który zawiera większą ilość składników mineralnych i witamin. Ale tak jak powiedziałem, nie zależy to od tego, czy jest to mąka pszenna czy żytnia, tylko głównie od stopnia oczyszczenia. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, no to chleb żytni zawiera więcej błonnika. Nawet gdy weźmiemy ten sam typ mąki. Czasami nawet dwa razy więcej błonnika, w tym również frakcji rozpuszczalnej. Pentozanów, heksozanów, pektyn, hemicelulos, ale także zawiera więcej beta-glukanu. 1,3-1,6 beta-glukanu, który wykazuje właściwości również przeciwnowotworowe. Te pektyny z chleba żytniego sprawiają, że zostaje przerwany cykl krążenia jelitowo-wątrobowy kwasów żółciowych i cholesterolu. W związku z czym ułatwiają one wydalanie skałem cholesterolu. Zmniejszają stężenie cholesterolu LDL we krwi, powodują, że człowiek dłużej czuje sytość, więc taki chleb jest polecany dla osób otyłych. Ma niższy indeks glikemiczny, więc jest polecany dla osób z cukrzycą, z zespołem metabolicznym, osób właśnie odchudzających się po zawale serca, z chorobami układu krążenia. Natomiast trzeba tutaj również wiedzieć o tym, że taki chleb, takie pieczywo może w niektórych przypadkach być przeciwwskazane. Na przykład osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą leśniowskiego Crohna, z ostrym zapaleniem uchyłków jelita grubego, ze zwężeniem na przykład pozapalnym w obrębie jelit, osoby chorujące na SIBO, zespół jelita drażliwego w tej postaci biegunkowej, czyli IBSD, mające infekcję przewodu pokarmowego lub generalnie wzmożony odruch żołądkowo-jelitowy i tendencję do biegunek, lepiej będą tolerowały pszenne, jasne pieczywo. Dla nich jest ono zdrowsze, dla nich jest ono łatwiej strawne. To już nawet osoby z wrzodami żołądka będą łatwiej i lepiej tolerowały pszenne, jasne pieczywo, bo jest ono łatwiej strawne. I o tym należy pamiętać. Moi drodzy, ja po chlebie żytnim to bym wam zagrał 9. symfonię Beethovena, regulując odpowiednio napięcie zwieracza. Powiedziałem kiedyś dziadkowi, że po chlebie żytnim to konar będzie mu cały czas płonął. Pobieg szybko do piekarni, poproszę chleb żytni. Krojony czy w całości? A co za różnica?
bo widzi pan, krojony to szybciej twardnieje. To już nawet w piekarni wiecie takie rzeczy? Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.